swojej stronie boiska i to coraz bardziej było widać po atakach Legii. Zastępuje go z grający z czwórką Wyciszkiewicz, Dębiński, pusta bramka i gol! Szał radości na trybunach stadionu Widzewa w sektorach zajmowanych przez sympatyków gospodarzy. Nie wiadomo, na co patrzyli się legioniści. W końcu to zmiana była nie w ich zespole. Przez moment jakby stanęli, zastanawiali się, co robić, a Widzew potrafił to błyskawicznie wykorzystać. Trzy podania i w ten oto sposób w 82. minucie meczu Jacek Dębiński strzela bramkę Widzewa. Jeszcze raz ta akcja. Znakomicie przedarł się Michalczuk i od razu skierował piłkę na pole karne. Tu w tempo wyszedł Dębiński, ograł Szamotulskiego i 1-0 dla gospodarzy. Takich kilka minut czarowania w wykonaniu zespołu gospodarzy. Widzewiacy zwolnili tempo, oddali inicjatywę rywalom. Mogło się to dla mistrzów Polski źle skończyć.